Annuncio vobis gaudium manium. <śles> Abemus papam Kościół młodych. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 31 sierpnia 1994 roku. Mówiąc o potrzebie wychowania chrześcijańskiego i przypominając pasterzom poważny obowiązek zapewnienia tego wychowania wszystkim, Sobór Watykański II zauważa, że młodzież jest nadzieją Kościoła. Jakie są podstawy tej nadziei? Można powiedzieć, że pierwsza z nich ma charakter demograficzny. W wielu krajach młodzież stanowi połowę całej ludności. A często, biorąc pod uwagę cyfry, połowę ludu bożego, który w tych krajach zamieszkuje. Istnieje jednak jeszcze inna, głębsza przyczyna natury psychologicznej, duchowej i eklezjologicznej. Kościół dostrzega dziś ofiarność wielu młodych, ich pragnienie zbudowania lepszego świata i udoskonalenia wspólnoty chrześcijańskiej. Dlatego patrzy na nich z uwagą, jako na uprzywilejowanych uczestników nadziei, którą napełnia go Duch Święty. Łaska działająca pośród młodzieży przygotowuje liczebny i jakościowy rozwój Kościoła. Słusznie możemy więc mówić o Kościele Młodych. Pamiętając, że Duch Święty odnawia we wszystkich młodość łaski, także pośród starszych, jeśli pozostają otwarci i gotowi ją przyjąć. Przekonanie to zakorzenione jest w początkach Kościoła. Jezus rozpoczął swoją posługę i zakładanie Kościoła w wieku mniej więcej 30 lat. Aby powołać do życia Kościół, wybrał przynajmniej w części osoby młode przy ich współpracy chciał zapoczątkować nową epokę i dać decydujący impuls historii zbawienia. Wybrał ich i uformował w duchu, powiedzielibyśmy „młodzieńczym, głosząc zasadę, że nikt młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. Jest to metafora nowego życia, wyłaniającego się z wieczności i napotykającego pragnienie zmiany, nowości, tak charakterystyczne dla młodzieży Również radykalizm, z jakim młodzi oddają się sprawie, typowy dla ich wieku, musiał znamionować osoby wybrane na przyszłych apostołów Jezusa. Taki wniosek można wyciągnąć ze słów, jakie kieruje on do bogatego młodzieńca, któremu jednak zabrakło odwagi do podjęcia propozycji, a także późniejszego komentarza Piotra. Kościół narodził się z tych porywów młodości wzbudzanych przez Ducha Świętego żyjącego w Chrystusie i przez Niego przekazanych uczniom i apostołom, a następnie wspólnotom zgromadzonym przez nich, począwszy od dnia pięćdziesiątnicy. Te same porywy są źródłem zaufania i przyjaźni, z jaką Kościół od samego początku patrzy na młodych, o czym zaświadczają słowa apostoła Jana, który był młodzieńcem w chwili, gdy powoływał go Chrystus, choć pisał już jako starzec. Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca. Napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was i zwyciężyliście złego. Interesująca jest owa wzmianka o młodzieńczej sile. Wiadomo, że młodzi cenią siłę fizyczną, co uwidocznia się na przykład w sporcie. Święty Jan chciał jednak wyrazić swoje uznanie dla siły duchowej, jaką wykazali młodzi ze wspólnoty chrześcijańskiej. Do której skierował swój list. Siłę, która pochodzi od Ducha Świętego i która pomaga odnieść zwycięstwo w walce i nie ulec pokusom. Moralne zwycięstwo młodych objawia moc Ducha Świętego przyrzeczoną i udzieloną uczniom przez Jezusa oraz skłania młodych chrześcijan dziś, podobnie jak w pierwszym wieku, do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Nie tylko psychologia ale również duchowość w wieku młodzieńczego. Wciąż potwierdza, że ludzie młodzi nie zadowalają się biernym przyjęciem wiary. Czują oni potrzebę wniesienia czynnego wkładu w rozwój zarówno Kościoła, jak i społeczeństwa. Widzimy to na przykładzie tylu dzielnych chłopców i dziewcząt naszych czasów, którzy pragną być aktywnymi uczestnikami ewangelizacji i twórcami społecznej odnowy. Zważywszy na to, że młodość jest czasem szczególnie intensywnego odkrywania własnego ja oraz snucia planów życiowych, dziś bardziej niż kiedykolwiek trzeba pomóc młodym w poznaniu tego, co jest w nich piękne i obiecujące. Trzeba skierować ich talenty i zdolności twórcze ku wyższym celom, które mogą ich zafascynować i wzbudzić w nich zapał. Dobro społeczeństwa solidarność wobec wszystkich braci. Szerzenie ewangelicznego ideału życia i działania dla dobra bliźnich. Uczestniczenie w wysiłkach Kościoła przygotowujących na stanie lepszego świata. W związku z tym mówimy, że dziś trzeba zachęcać młodych do poświęcenia się w sposób szczególny, krzewieniu wartości, które oni sami cenią i pragną głosić. Jak mówili ojcowie Synodu Biskupów w 1987 roku, Wrażliwość młodzieży głęboko reaguje na takie wartości jak sprawiedliwość, niestosowanie przemocy i pokój. Serca młodych ludzi są otwarte na braterstwo, przyjaźń i solidarność. W największym stopniu mobilizuje ich to wszystko, co dotyczy jakości życia i ochrony przyrody. Z pewnością są to wartości zgodne z nauczaniem Ewangelii. Wiemy, że Jezus zapowiedział nowy porządek sprawiedliwości i miłości. A mówiąc o sobie, że jest cichy i pokorny sercem, odrzucił wszelką przemoc i dał ludziom swój pokój, bardziej autentyczny i trwały niż ten, który daje świat. Są to wartości wewnętrzne i duchowe. Wiemy jednak, że sam Jezus zachęcał swoich uczniów, by wprowadzali je w życie, kultywując wzajemną miłość, braterstwo, przyjaźń, solidarność. Szacunek wobec osób i przyrody, będącej dziełem Bożym i polem współpracy człowieka z Bogiem. Dlatego też młodzi znajdują w Ewangelii bardziej trwałe i autentyczne wsparcie dla ideału zgodnego z ich dążeniami i planami. Z drugiej strony jest również prawdą, że młodzi ludzie są także pełni niepokoju, rozczarowań, trosk i lęków panujących w świecie. A oprócz tego, narażeni na pokusy typowe dla ich wieku. Oto druga strona świata młodych, o której nie można zapomnieć. I chociaż trzeba w sposób rozsądny stawiać młodym wymagania, tym niemniej szczera życzliwość dla nich pozwoli znaleźć najbardziej odpowiednie sposoby, by pomóc im w przezwyciężeniu trudności. Najlepszym sposobem jest prawdopodobnie zaangażowanie w apostolstwo świeckich, pojmowane jako posługa wobec braci bliskich i dalekich w jedności z Kościołem ewangelizującym. Chciałbym, aby młodzi odkrywali coraz szersze pola apostolstwa. Kościół powinien umożliwić im poznanie Ewangelii z jej obietnicami i wymaganiami. Ze swej strony młodzi ludzie powinni podzielić się z Kościołem swymi dążeniami i planami. Ten dwustronny dialog, który winien przebiegać w klimacie serdeczności, otwarcia się i odwagi, ułatwi spotkanie się pokoleń i wymianę pomiędzy nimi, zaś dla Kościoła i społeczeństwa będzie źródłem bogactwa i młodości. Papież będzie niestrudzenie ponawiał zaproszenie do dialogu i wzywał młodzież do zaangażowania się. Uczynił to w wielu pismach do niej skierowanych. Zwłaszcza w liście z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, ogłoszonego przez ONZ w 1985 roku. Czynił to i nadal czyni podczas licznych spotkań z grupami młodzieżowymi w parafiach, ze stowarzyszeniami, ruchami, a przede wszystkim podczas liturgii Niedzieli Palmowej i w czasie światowych spotkań, takich jak w Santiago de Compostela, w Częstochowie i Denver. Jest to jedno z najbardziej podnoszących na duchu doświadczeń mojej posługi pasterskiej, jak również działalności pasterskiej moich współbraci biskupów całego świata, którzy podobnie jak papież widzą, że dzięki młodym Kościół czyni postępy w modlitwie, w służbie wobec ludzkości i w ewangelizacji. Wszyscy pragniemy coraz bardziej upodobnić się do wzoru pozostawionego nam przez Jezusa i postępować zgodnie z Jego nauczaniem to on powiedział by iść za nim drogą maluczkich i młodych